1 lutego, w przeddzień Święta Matki Bożej Gromnicznej, seminarzyści lwowscy tradycyjnie zakończyli okres Bożego Narodzenia kolędowaniem w kurii metropolitalnej. Wspólną modlitwę w kaplicy poprowadził arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Podczas tej kolędy nie zabrakło również charakterystycznych dla kleryków dowcipów. Śpiewano kolęd w różnych językach i opowiadano historie o regionalnych cechach obchodów Bożego Narodzenia. Sława